Damn, like, I don't know, mean to brag, but I kind of look lit today. Anyway, do you like my blouse? Because I made it. I made it myself. So since the last video was all like, let's chill, let's relax, let's not think about the bad things, obviously today we're gonna delve into the darkest stuff that I found recently. This is both terrifying and hilarious. Basically, a while ago, I was doing some research. I can't even remember what I was looking for, but I stumbled upon a Polish guidebook on how to deal with a plague. And I found that fascinating because, you know, obviously what we're going through right now is not necessarily the same, but there's a lot of similarities. And to see how people dealt with that back then, I think it's a really interesting thing to do. So if you're, it's not for the faint-hearted, there is a lot of disgusting medical details. So I will not suggest doing that if you're already stressed out. However, I do intend to read it and I will be reading it in Polish with, hopefully I will just add subtitles, but I will discuss like each part as I go. Why am I even trying to explain what I'm going to do? I don't know what I'm going to do. Anyway, let us begin. So something that I love about this particular book is that it starts with this like opening where the guy who apparently is Dr. Sebastian Petrycy Medyk, he's kind of like, yo my dudes, this one is for you guys, hope you're all good and healthy. And I actually did some research and it turns out that one of the dudes that he dedicated this for passed away a year later. So I was like, obviously those tips were not necessarily helpful for him. But anyway, the first page goes like this. Instrukcja, albo nauka, jak się sprawować czasu moru. Której się zamyka ochrona, jako się ochraniać morowego powietrza. Leczenie wszystkich niemal przypadków w nim, gdzie by kogo opanowało. Dla prostych napisana. Przez doktora Sebastiana Petrycego Medyka. So this was published in 1613 in my hometown and it was published by the Mikołaj Lob Printing Press Company. And I'm actually dying to know where that printing company was located because it would be so cool to know like where this particular book was printed. But anyway, so then we have Szlachetnym i zacnym panom, panu Kacprowi Gutteterowi, panu Joachimowi Czepierowskiemu i wszystkiej Radzie Krakowskiej. Zdrowia dobrego życzy dr Sebastian Petrycy Medyk. So he's basically like, dearest citizens, this one's for you guys. Hope you're in good health. So every other email nowadays. Oto od wielu szczególnie pożądana instrukcja, jak się w morowym powietrzu sprawować. Okay, so a lot of you requested this tutorial and so he wrote this guidebook. Like, I'm pretty sure, I mean, maybe he did have some people come up to him and be like, dude, how do you deal with the plague? But also it kind of sounds like, stop it, okay? I will sing for you guys, but it's just stop it. Anyway. Bo gdzie się jedno najmniejsza pokaże zaraza? Dom zamknieniem znaczycie. Zarażonych od zdrowych oddzielacie. Aby się każdy ogłoszonego niebezpieczeństwa chronił, rozkazujecie. So this is actually pretty sane. And also sane. I mean, they did recognize that by isolating yourself, the chances of your survival are probably higher than by mingling with the disease. Jak poznać morowe powietrze? Powietrze morowe albo jest domorodne, co się doma samo urodzi, albo zaniesione z innej krainy. So this is the first bullshit that I encountered here. He says that the bad air can either just like come to you from another place, which is sort of, it does kind of make sense because it spreads, but it's also like, but it can also miraculously appear in your house out of nowhere, which is not necessarily what happened. Like it didn't just kind of get born in your house. Now he is saying here, how do you recognize that it was in fact born? Like something just got born in your house. Like, how do you recognize the bad air suddenly appearing from nowhere in your house? Listen to this. Powietrze uprzedzi gorące i wilgotne nazbyt. Będą się okazywać choroby łożne szkodliwe. There's a lot of stuff here that I have no idea what it is, but it sounds gross. Z petociami, z krostami, z ospą, z odrą, z dymienicami, z guzami pod pachą, za uszyma. Skarbunkułami. Number three. Szkodliwe odejście od rozumu. Now this one is interesting because it's not a physical symptom. He's basically saying wielkość myszy, żab, much, jaszczurek i innej gadziny, które się z zatęchłości rodzą. Which is
sort of, he's getting a little bit closer to the actual reason that plague was so bad, is that it was spread by vermin, and honestly, I'm not a plague expert. I barely know how it works. I do know that rats had a lot to do with it, so he is actually right. But then he says, kiedy ptacy albo zwierzęta uciekają ze swoich gniazd albo jam, nie chcąc w nich więcej mieszkać. So he's saying, everyone is escaping from the plague. Like, animals know what's up and they're like, no, don't get me. Which, pretty sure not how that works, but... Kiedy ryby pośnione gęsto pływają po stawach albo po rzekach. So he's saying that there's a lot of, like, nature symptoms around, that you know the bad air is coming, which sounds pretty ominous. And, I mean, it must have been terrifying living in that time and actually believing that it's something that's just, like, coming to you in a huge cloud and it's gonna get you at some point. So here he's saying how to recognize someone who actually is going through the plague. Zarażonego zaś powietrzem morowym poznasz, gdy zaraz z przodku ma gorączkę wielką. Podczas też i gorączki nie będzie wielkiej, której ani chory czuje, ani medyk potrzeże, ale będą wprzód morowki, potem gorączka. So either they do have a fever or they don't have a fever and that's a symptom as well. So that's very confusing. Głowy bolenie ciężkie. Can relate. Suchość ust i pragnienie picia. Again, can relate. Ciężkie oddychanie. Skłonność do wracania. I'm assuming he means like throwing up. I brzydłość na żołądku. So this is a very funny symptom. Pojrzenie ponure i rozmaite. So I'm assuming he's like, this guy looks like he has a plague. Niespanie podczas zbyt niespanie. Basically anything is a symptom as long as it's out of the normal. And now this is where it gets somewhat gross because he's explaining all of those different... Yeah. Za uszyma guzy albo wrzody, pod pachą także, albo dymienice na dymionach, albo gdziekolwiek morowki. To jest wrzody złe, czarne i ogniste. Okay, I'm gonna skip this one. I love the symptom. Listen to this. Cuchnienie i smród z ust, zwłaszcza jeśli przedtem nie było. Which is reasonable. Like, if someone always, like, if someone was just walking around with a stinky breath and it happened for like 30 years, you wouldn't go like, oh, he has got a plague. No, he's just got bad breath. Dosyć, że będzie który z tych znak? Choć nie wszystkie będą. Jedne w tych, drugie w owych, według kompleksji. Ale między inszymi gorączkami te są najniebezpieczniejsze, w których więcej złych znaków i srogich znajduje się, do tego, gdy długo trwają. So he's basically saying not all of these symptoms are like super dangerous, but if there's a lot of them going on at the same time and they're taking quite long, there are reasons to be worried. So here he's saying how not to get the plague. Ochrona powietrza przez porządne życie. Nim o rzeczach do ochrony zarazy szczególnie mówić pocznę, najpotrzebniejszą powszechnią przestrogę naprzód położę. Do Pana Boga się uciec z pokutą i prośbą. Just pray you don't get it, that's all we have. Bo on sam taką plagę na ludzi dopuszcza. Bez jego woli nie stanie się nic. I mean, reasonable. If you had literally no other, like nothing else to do, as a Catholic, it makes total sense to just pray. Druga powszechnia przestroga niech będzie ze złego powietrza na dobre ubiegać. This is very interesting. He's basically saying, like, if there is the plague somewhere around you, you should just, like, run away. Which is controversial, because if you didn't catch it yet, it would make sense to move somewhere safe and, like, wait it out. But at the same time, if you did catch it and you move to the countryside, you will just spread it to all of the people that live there. I guess knowing what we know now and like seeing how isolating yourself is actually better, I guess it makes more place to stay at home. But since they believed it's something that is just like floating in the air and can come to your house, obviously it would make sense to just like run away from it. Co i nieme zwierzęta czynią. Pod taki czas uciekają z jam swoich, a inszych sobie szukają zdrowych. A nie czekać, ażby się zawzięła zaraza, ale gdy się jej okazują pewne znaki przyszłego moru, uciekać na zdrowe powietrze. A co na dalej odemknąć się potrzeba, aby cię nie dosięgła zaraza obfitością. Za mile, za pięć jechać, niewielka to ochrona. Gdyż ta zaraza na subtelności wiatru sadowiąc się, z wiatrem się w lot przymknąć i dolecieć cię może. This is so scary how they believed that it was just something that could, like, you know, be transported by the air and the wind. It could basically just get you anywhere. Ale trzeba ujechać za 20 mil,
wracać się zaś nie rychło na pierwsze miejsce potrzeba. Rychło trzeba prowadzić się z miejsca podejrzanego na zdrowe. Co najdalej umykać się, a nie rychło się wracać. Bo bydlęta z zarażonych jam swoich raz wyniosłszy się, już się nie wracają więcej. Albo kiedyś nie rychło wracają się. Jeśli blisko ucieczesz, chroń się od obcowania z zarażonymi. Totally makes sense. Nie tykaj się żadnych chust, które więc zwykły się nosić z zarażonych miejsc. Nie chodź do chorych i gdzie wiele na jednym miejscu ludzi. Totally 2020, am I right? Co jeśli sposobu nie masz, albo nie chcesz się wynieść ze złego na dobre powietrze? Masz czynić pilność w tych rzeczach, którymi zawsze żyłeś, bo iż przyrodzenie ludzkie różne jest, co kompleksją zowią. Tako są jedni gorący, drudzy zimni, trzeci wilgotni, czwarci suszy. He's sort of saying two things here. First of all, if you have to stay at your current surroundings, you have to pay attention to, you know, your health and everything. But also, he's explaining a concept which he goes on for like pages about it, which is that there are four types of people, or like four types of bodies really, which is called complexia. So there are hot people, there are cold people, there are wet people, and there are dry people. And he's saying that you have to adjust everything, like your diet, your lifestyle, your flat, to your complexion. How do you know what your complexion is? I have no idea. Gdy zaś kto nie umie się rządzić, już ciało od swej natury i pory odstępuje. I stąd bywają rozmaite choroby. A używanie rzeczy do życia potrzebnych, pomienionych, ma być według każdego ciała kompleksji. Bo jeśli będzie przyrodzenie pomierne, to jest ani gorące, ani zimne, ani wilgotne, ani suche zbytnie, zachowane ma być w swej mierze. Jeśli przyrodzenie będzie niepomierne, to jest albo nazbyt gorące, albo zimne, albo wilgotne, albo zbyt suche, mamy go przywodzić do przeciwnej pomierności. Tak dalece, ile odmiary wykroczyło. Gorące chłodzić potrzeba, zimne do ciepła przywodzić, wilgotne wysuszać, suche zaś, które nie tak jest podległe skazie, w swej mierze zachować. What is interesting, he's basically saying, not here, but later, that dry complexion is the best one. It's not going to get a plague anytime. Jaki wiatr i mieszkanie obierać? Co się tknie pierwszej rzeczy powietrza dobrego i mieszkania według przyrodzenia ciała ma być obierane? This is very privileged to think that people could choose their like housing based on the type of a body they had. I'm pretty sure majority of people did not have that choice, but go off. Tak, iż jeśli będzie ciało nadmiarę wilgotne, powietrze i mieszkanie ma być tak dalece suche, ile wilgotność z miary wykroczyła. I wonder how does he measure whether the body is like 20% too wet. Oprócz suchej, która ma być w swej mierze zachowana, bo suche przyrodzenie nie jest zarazie podległe. So, all the dry skin girls out there, you're safe. Którekolwiek ciała wydzieliny być zbyt wilgotne, takieśmy wysuszać usiłowali, a które były suche, teśmy w swej porze zachowali. Co jeśli by nie mogło się naleźć takie, uczynić je może rozumem, potrząsnąwszy w mieszkaniu wonne zioła? Herbs, obviously, girl. My favorite interior design item is just like dry herbs everywhere. Zimne i suche, cold and dry is the shit. And then he gives some examples of that, which is pretty interesting. Jako są róża, różana woda. Oh, różana wódka, kamfora, ocet, jabłka wonne, gruszki, pigwy. Potrzesać gmach kwieciem fiołkowym, podrożnikowym liściem, złotej i prostej wierzby i tym podobnym. It's not even supposed to keep the plague away. It's more about like keeping your air healthy, so then you're healthy and you won't catch the plague. That's how I understand it. He's also saying that north-facing flats are the best. Bo wiatr na północy ma moc czyścienia gmachów i mieszkania, ponieważ jest zimny i suchy. Again, the pinnacle of life is to be cold and dry. Niech będzie ohendostwo w mieszkaniu. Śmieci, pajęczyny niech nie ma i żadnego plugastwa. Again, one of the rare sensible tips, which is keep your surroundings clean. He also tells people to keep the cities clean, which, you know, if they actually did leave cleaner, it is possible that the plague wouldn't spread as much because it was just a lot of like fleas and rats and all that stuff. They probably wouldn't exist that much if everything was much cleaner. Jeśli nie mogą się mieć okna na północy, niech będą na wschód albo na zachód słońca. Najgorsze jest mieszkanie na południe. Jabłko perfumowane nosić zawsze w ręku. I am dying to know what he means by a perfumed apple because he keeps talking about it, but
It's probably something like dried apple with spices, perhaps, but like also what does he mean to wear it in your hand? Like, does he mean like literally walking around with a dried apple, or is it one of those jewelry pieces that you would just put spices inside it and carry around to help you avoid the plague? I don't know. This is the most controversial tip in this book so far, which is także też cienko słomą posłać w domu, a zapalić dobrze, gdyż ogień bardzo czyści powietrze morowe i wonność. If you burn down your house, it's probably not gonna get the plague. Which again is not the worst tip, because like I'm guessing if you burned a little bit of grass all over your floor and if you managed to avoid like burning your house down, apart from the awful smell, it would probably burn all the fleas as well, so like prześcieradła macać w occie różanym, a nie mi ściany obnać zdrowo. Ochędostwo wszelakie czynić w mieście i w domach. Again. Keep it clean, you guys. Varro Corcire, whoever that guy was. Ochronił od moru, zakazując okien otwierać na południe. Good for him, I guess. I don't think that's how it works, but go off. Nie wychodzić z domu nigdzie, czasu powietrza dobrze jest. Preach. Bo Hipokrates, niewiasty, mówi, które wychodziły z domów, dostawały sapki. Nie tak podległe sapkom były, które nie wychodziły. Także też wielkie podobieństwo jest, iż którzy wychodzą z domu, rychlej się zarażą, niźli, co nie wychodzą. Again, they did get some basic like understanding of how it spreads, but at the same time it's sad to see that they had literally no idea what the like direct spreading component was, which was not air. Teraz zaś mówić będziemy o jadle i piciu. His most important tip in this chapter is to eat just as much food as you need, but do not overeat. He's basically saying that overeating leads to like just all sorts of diseases which makes you weak, and that will make the plague easier to get to you, which I guess makes kind of sense, because if you do develop any sort of illnesses, food related stuff, I'm guessing it will weaken your immune system, so you will probably end up getting more sick than you would be if you would be healthy. So it does make sense. He mentions it quite often. Jak wiele mamy jeść, naznacza nam uśmierzenie głodu. Jadła bowiem wielkość taka ma być, która by nie czyniła żołądkowi obciążenia. A to się dzieje według tego, jak mocny jest żołądek do trawienia albo słaby. Mocny więcej może jeść, słaby mniej. Jaki ma być pokarm, łatwo się domyślić z tego, cośmy powiedzieli o mieszkaniu. Nie ma być zapalający i wilgotny bardzo, ale skromnie zagrzewający i wysuszający. Nie ma być pokarm gruby, który by się albo nie mógł strawić, albo kwasić w żołądku. Nie ma być nazbyt subtelny, który by albo do zapału był skłonny, albo do zagniłości. I am honestly a bit confused because I don't know what he meant. I think it was just a belief that the disease came from dampness in a way. So he's like, anything that is damp is gonna make you damp. And you don't want to be damp, you want to be what? Cold and dry. Jednej potrawy lepiej się najeść, niżli siłą potraw używać. Rozmaitość potraw bardzo szkodzi. Which also makes sense if you eat like five different dishes, they can come in reaction with each other and it can make you digest worse, I guess, than if you ate one thing that you know is gonna affect you less. He's also saying that bread can be plague infected. Także też chleb uczyniony z ziarna rosą morową zarażonego, to jest na takich polach zbieranego, gdzie morowe powietrze płuży. So he's saying if the plague air was at a field and then you take, from that field and make bread out of it, it's gonna have plague in it. Biały chleb więcej tuczy, rżany nie tak. Again, a sensible tip. They already knew. Here is a very ominous part about mutton meat. Mięso baranka młodego dobre, ale ma być jedzone póki ciepłe, bo ostygłe ma coś w sobie złego. He doesn't specify what evil things are in that particular type of meat, but he just says just eat it while it's warm, because otherwise it's gonna get possessed. I am actually impressed at the variety of fruits that are mentioned here, because it's 1613. So like, where the hell would they get lemons from in my hometown? How do you preserve fruit? I'm always confused at how you imported things that were food in like 17th century.
but you know. Z owoców najlepsze rodzynki, śliwki węgierskie, jednak nie świeże, ale zwiędłe. I'm assuming he means like dried. Na początku obiadu mają być jedzone, so this is sort of like pre-dinner thing. Orzechy świeże winem oplokane i potrzęsione cukrem. Także też migdały na ostatku obiadu mają być w używaniu. Także cytryny, granaty, pigwy, kapary z soli oplokane dobre. Zostęp z oliwą z rodzynkami. Przysmak dobry i zdrowy. Sounds like an ad. Jabłka, gruszki, pieczone raczej niż surowe. So, a lot of fruits, a variety of fruits. They also talk about beer. Piwo ma być z dobrej materii uważone, wystałe, nieprzebrane, dobrze wysmażone, nie bardzo mocne. And also something I've been wondering about, like, there is this stereotype that people used to drink only alcohol because you couldn't clean water enough and you didn't want to get poisoned. But A, I guess if you drink like spring water, you're gonna be fine. And then B, he says, nie pić wody mętnej, ale to przeważywszy, a ostudziwszy. So they basically did what we sometimes do nowadays when we know the water is not like perfectly clean or it doesn't taste great. We just boil it and then you wait till it's cold and then you drink it. Jako się ze spaniem obchodzić? A very relatable chapter considering our lifestyles lately. Trzecia rzecz, przez której ludzie żyć nie mogą. Spanie i czucie. Starać się o to, aby w nocy było spanie, a we dnie nie spanie. Chronić się trzeba we dnie spania. Chyba by kto źle spał w nocy, w ten czas godzi się spać we dnie pół godziny albo godzinę, dwie najwięcej. I to nie rychło po jedzeniu. Spanie bowiem dzienne rodzi choroby wilgotne. I jak się rządzić w namiętnościach? This is not what you guys think. It's actually human emotions, I guess. Basically, it kind of sounds like a mental health chapter. Because what he's saying is this. Namiętności i obyczaje, aby były mierne. A namiętności te są gniew, wesele, frasunek, smutek, zabaczenie się, bojaźń i wstyd. Te rzeczy, gdy są mierne, zdrowie czynią. Zbytnie choroby rodzą. Czasem śmierć. Te zbytnie odmieniają bardzo człowieka, nie tylko wewnątrz, ale i z wierzchu. Gdy się kto zbytnie gniewa, w lot się zapali na twarzy. Dobrze, że iskry z oczu nie idą. Gdy się kto boi, zblednięcie czasem popuści i zapomniawszy się zginie. Gdy się kto zbytnie raduje, czemu gdy zbytnie wesół, ciepło na wierzch idzie i tym sposobem zadufa się. What? Zadusza się. What? Od frasunku wielkiego drudzy zwiędnąwszy pomarli. Najad powietrza morowego nie ma nic gorszego, jak obać się moru. Bo myślenie o tym, czego się boimy, przywodzi nas do zarazy. This is so interesting. I guess it's something psychological, but at the same time he's like, if you're too happy, you might suffocate and die. But also it's the first time he mentions the plague venom. This is a concept that is like mentioned a lot of times throughout the book, which is the bad plague air is poisonous to your body, and it's just this poison that spreads around your body and it takes different organs and stuff. Ochrona jadu przez lekarstwa. Oprócz diety, o której się dotąd mówiło, do stępienia jadu przynależącej są też i lekarstwa, co współuczynić mogą, aby ciało nie było sposobne do zarazy. So he's basically saying you can cure the plague venom, which like I'm guessing a lot of herbs could probably ease in the disease, but I don't think they were that great. This is so interesting because he has mentioned a lot of like spices to use as a medicine, but then he has a chapter dla ubogich domowe rzeczy. So he acknowledges that not everyone can afford all of these like Eastern spices and herbs. So if you can't or if you can't afford a physician, then here is some homemade stuff to get you to survive. Weźmy skórek bzowych, zielonych, garść dobrą. Przydaj do tego polnego kminu szczypt albo imbiru. Waż to w trochę piwa, przeceć, ochłodź, a wypij tego trochę mniej niż kwaterkę. Zaś aby ciała nie jeło powietrze, inszych dni uczyń sobie taki konfekt. Weźmij orzechów włoskich, fig, ruty, równe części. Pokraj to wszystko albo potłucz, a używaj tego, nim wyjdziesz z domu. To ma swoje zalecenie od Mieridata, króla Pontifiego, który tego zawsze używał, a żadnym jadem i trucizną nie mógł być pożyty. This was also a danger, I guess, that if someone used something their whole life and they didn't get plague infested, the other people would be like, that's the proof it works.
It's totally it. That's it. That's what we should use. Leczenie zapowietrzonych. Acz leczenie zapowietrzonych trudne jest i samym doktorom, nie tylko prostym, bo każde powietrze ma swoje lekarstwa różne, a to się dzieje dla własności jadu i zarazy ciężkości, które lekarstwa wynalezione są przez doświadczenie, nie przez dyskurs rozumu. Again, they had no idea how that works, so if something they had a suspicion of working and it worked a couple of times, they would just use it over and over again. So it's more of a sort of like experimenting and seeing what gave best results. But then obviously a lot of it could be like random factors, so... Przeto jedno powietrze dało się leczyć uryną ludzką, drugie bolo Armena, ziemią ormańską, drugie pigułkami samymi Ruffi Efezji. Jednak iż w tej mierze może rozmaitych lekarstw zażyć, a co by pomagało od tego nie odstępować? Pewnych czasów mamy się starać o to, abyśmy wyprowadzili precz wilgotności złe, a w tym naprawiali, które się psują. Wyprowadzenie tych złych wilgotności przez lekarstwa purgujące, częścią przez puszczenie kwie ma być, częścią przez lekarstwa mające przeciwność jadom. So again, this is this sort of like venom that we have to get rid of, and he's also saying like, try everything, and if anything works, just stick to it and just keep doing it. Which is pretty sad, because it's, again, a very random concept of like, I don't know what's gonna help you, you figure it out on your own. Kiedy purgować w powietrzu? I'm a bit confused about that word, but I'm assuming he means like cleansing yourself. Like how to cleanse your body. Jad zaś i zaraza musi się czego w ciele trzymać, a trzyma się wilgotności złych, stęchłych, zagniłych. A tak, gdy będzie materia zagniła wygnana z ciała przez purgowanie, z nią też musi wychodzić jad i zaraza. Wait, what? Do tego morowe powietrze jest choroba prędka. Przeto też prędko ruszać potrzeba. Okay, does he mean like... He literally means like purging. He means like laxatives. Okay, that's a lot less symbolic than I thought. He's basically saying if there is anything in your body that is like damp or rotten, it's just gonna... You can just shit it out. He is mentioning some food types or herbs that you can use to do that. Apparently it's szafran, goryczka, róża, limonie, cytryny. But the most important thing he mentions is zawsze potrzeba bronić serca od jadu. So he's like, if the venom gets to your heart, it's over. It is over. He also has a whole chapter on bloodletting. But that's again a pretty common medical practice. And there is also a whole chapter on when and how to vomit. He mentions that bezoar is specifically helpful when it comes to dealing with the venom. Venom. Lekarstwa bezoartyka to jest przeciwko jadom. Nie miałem był więcej o tych lekarstwach mówić, które są przeciwko jadom, bo ich po aptekach wszędzie dosyć. Jednak rozmaite się mają używać, a to dla zniszczenia jadu tajemnej własności. Bo, jak on powiedział wyżej, każdy mor ma swoje własność, ludziom niewiadomą. Więc go też rozmaitymi lekarstwy leczyć potrzeba. Nie tak z rozumu wynalezionymi, jako z doświadczenia. So he's saying that every plague is different, and again, this is not entirely wrong because I guess there were different types of diseases going around. But then he says we don't know what each type is like. We don't know what their properties are, so we're just gonna have to fake it till we make it. W tej mierze mają się odmieniać lekarstwa, a co więcej pomaga tego częściej zażywać. Używać przeciwko jadowi to ziemię ormiańskiej, to szmaragdu na proch stłuczonego, to jednorożcu, to bezoaru, to kości z serca jeleniej, to uryny, to muzyki. Damn. Wow. So he says... Spania się trzeba chronić z przodku, bo w spaniu jad do serca się ciągnie. Chyba by bardzo zwątlonych sił był chory, to mu dopuścić spać. So he's basically saying like, don't take a rest when you're sick. Which is controversial. I like his solution to feeling like nauseous. Vomity vomitami się znoszą. Czynić go sobie piórem albo palcem w gardło włożywszy daleko. Spanie zaś zbytne... He really had a problem with sleeping. Spanie zaś zbytne odejmować potrzeba wiązaniem i tarciem bolesnym. What the f***? What? There's another solution to oversleeping. W nos też pieprzu tartego trochę napuścić, aby było kichanie. Obviously, that's what my mom did when I was little. A lot of symptoms he says to just like solve it by doing this and painfully like tying. I don't know what
roping? I'm assuming it's like a popular medical practice at the time. I don't really know what it was supposed to like achieve. So the rest of the chapters are like pretty graphic descriptions of different types of ulcers that you could get. So I'm assuming like you probably wouldn't want to hear of the types of liquids that were involved. So I'm just gonna skip that. So summing up, I think I'm gonna skip the rest. It's, as I said at the beginning, it's like simultaneously funny and scary and a bit sad because you know that that's the best knowledge they had. You know, the guy that wrote that guidebook was a licensed physician. So if that was the best stuff they had, it's actually astonishing that we as humanity survived because it's 17th century. It wasn't like, I mean, obviously it was a long time ago, but at the same time, they already had like firearms. So it's just a bit astonishing that medical knowledge was so bad for such a long time. Like, you know, in the early 19th century, they were still upset about people dissecting bodies to see what they work like. Like, it's just, when you think about it, how did my ancestors make it? Every single one of my ancestors made it through some kind of plague and they still survived with that knowledge. It's, when you think about it, we're the baddest ones. Like, if you're here, think about how many difficult and like risky medical situations your ancestors went through. It's insane. We're like the toughest of the tough. So on that note, let's just thank all of the actual healthcare people nowadays that are able to protect us much better than Dr. Sebastian Petrici Medic, because this dude, boy, would he be interested in what we know nowadays. I wonder if he was like transported to 2021, would he be like obsessed with all the things we know and reading about it, or would he be like, actually, I think you should just eat a lemon. And to know that this was in my hometown makes it like super special as well. Like, I wish I knew where he lived and where he like wrote it. It's so interesting. And like to have some 17th century buildings still there and like even medieval buildings there that I know he looked at while he was like on his way to get some medicine for his patients. It's, don't mind me, I'm just having a historical breakdown here. So yeah, hope this wasn't too gruesome and see you next time.